Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiejszym naszym gościem jest Jakub Bąk, zawodnik obecnie pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. Witam Cię, Jakubie. Witam serdecznie. Jakub rozpoczynał swoją karierę w Orłach, jest wychowankiem Stali Rzeszów. Grał między innymi w Ruchu Chorzów, w Koronie Kielce, w GKS Tychy, Pogoni Szczecin, Wiśle Płock, w Bytowi Bytów, w Chojniczance Chojnicy, w Podbeskidziu, a obecnie w Puszczy Niepołomice. Wszystko się zgadza, czy coś pominęłam? Myślę, że wszystko się zgadza, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, także wszystko się potwierdza. Mm-hmm. Jakbyś Ty miał opowiedzieć mi swoimi słowami o tej karierze, to co byś nam chciał powiedzieć? No już troszeczkę tego przeszedłem za sobą i wiem, z czym to się je tak naprawdę. Zwiedziłem dosyć, można powiedzieć, sporo klubów i gdzie kluby zaliczały wzloty do ekstraklasy, były w ekstraklasie. Zaliczałem też spadek z pierwszej ligi, dlatego na każdym gdzieś poziomie, w każdej sytuacji byłem i widziałem, jak to wszystko wygląda od środka. I myślę, że z czasem wszystko to się zmienia, dążąc z kolei z każdym klubem. Widzę, że każdy dąży do tego profesjonalizmu, żeby w danym klubie było coraz lepiej i żeby naśladować po prostu te zespoły top z ligi, nie tylko polskiej, ale także zagranicznych. Mm-hmm. Naprawdę, patrząc się na tą Twoją ścieżkę kariery i ilość klubów, które przeszedłeś, to masz olbrzymie doświadczenie. Co było dla Ciebie takim najtrudniejszym momentem w karierze? Myślę, że najtrudniejszym momentem w karierze moim było to, że będąc w Pogoni Szczecin w ekstraklasie, grając regularnie, zdecydowałem się na to, żeby zejść poziom niżej do GKS-u Tychy. I myślę, że to był dla mnie z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, że nie do końca był to dobry ruch z mojej strony, że po prostu cofnąłem się. A czemu, jakbyś chciał nam powiedzieć, to... Myślę, że każdy zawodnik, który jest w ekstraklasie, powinien się trzymać tego poziomu i nie obrażać się i nie, jakby to powiedzieć, wierzyć w to, że można po prostu jeszcze więcej osiągnąć niż w danej sytuacji się jest. I po prostu ja gdzieś pod namową niektórych osób zrobiłem taki ruch i poszedłem do pierwszoligowego GKS-u Tychy, gdzie chciałem uratować ten klub, tak, bo też z drugiej strony dzięki Tychom po prostu wybiłem się do ekstraklasy i dzięki trenerowi Mandryszowi, który też mi dużo dał, będąc na tym okresie tam. I po prostu chciałem pomóc, żeby się utrzymać w tej pierwszej lidze, no ale niestety nie udało nam się i myślę, że to był taki nie za bardzo dobry ruch z mojej strony, ale później... A to z jakiego względu? Czy potem, jak już schodzisz niżej, to trudniej z powrotem wskoczyć? Czy czego tak uważasz, że to ten krok był taki nie za bardzo? Na pewno jest troszeczkę ciężej wrócić do ekstraklasy, jeżeli się grało tam i gdzie się nabierało tych nawyków ekstraklasą, bo to jest naprawdę duża różnica między ekstraklasą a pierwszą ligą. Jeszcze nie miałem przyjemności grania w drugiej lidze, dlatego ciężko, ale grałem przeciwko zespołom, które grają w drugich ligach. Jest ogromna różnica. A pod jakim kątem jest ta różnica? Typowo piłkarski. Myślę, że na poziomie ekstraklasy jest dużo więcej zawodników, jak to się mówi, przysłowiowych piłkarzy, z którymi można więcej zrobić na boisku i więcej można im zaufać. Tak samo oni darzą większe zaufanie Tobie i to się przekłada na boisko w ekstraklasie, gdzie po prostu większość zespołów jest skierowaną taktyką, jest poddany zespół, daną drużynę, a mówię, tak jak w pierwszej lidze różnie to bywa po prostu i chociaż już też czasem, tak jak tutaj jestem, w pierwszej lidze spory czas, widzę po prostu, że idzie to ku lepszemu kierunkowi, żeby to po prostu szło do przodu i żeby ten poziom, można powiedzieć, się wyrównywał, bo tak jak widzimy, czasami niektóre drużyny, które awansują po prostu z pierwszej ligi do ekstraklasy, widać tą różnicę po prostu i gdzieś one
muszą te nawyki nabyć. Niektórym to starcza pół roku, niektórym rok, żeby po prostu zostały na tym poziomie i dążyły do tego, żeby grać z tymi właśnie najlepszymi u nas drużynami, ale tak jak mówię, no na pewno jest jakiś poziom różnicy jakości między ligami. Czyli tak. Piłka jest szybsza, jesteście bardziej wyszkoleni technicznie, zawodnicy, którzy grają w ekstraklasie, tak? Lepiej przewidują to, co się dzieje na boisku? To znaczy, czy jest szybsza? No, na pewno drużyny z ekstraklasy biorą tych lepszych zawodników z pierwszej ligi, czyli każda kolej rzeczy, że drużyny z pierwszej ligi zabierają zawodników lepszych z drugiej ligi. I tak to idzie do góry. Wiadomo, że musi to tak wyglądać, że idzie taka drabinka do góry, dlatego na pewno jest większa jakość i tak jak mówię, no jest pewność siebie większa grając na poziomie ekstraklasy i tego nie można odmówić nikomu i to widać nawet, jeżeli grają drużyny ekstraklasowe przeciwko pierwszoligowym, widać tą jakość i pewność siebie, że to jest drużyna ekstraklasowa, a to jest pierwszoligowa. A z czego jesteś najbardziej dumny, patrząc się na wstecz, może obecnie? Że mam dwójkę kochanych dzieci, którym zawdzięczam bardzo, bardzo dużo, bo gdyby nie one, no to różnie w życiu mogłoby być. Tak? To na pewno. A jeżeli chodzi o ścieżkę twojej kariery? Myślę, że jestem dumny z tego, że po prostu marzyłem o tym, żeby zagrać w ekstraklasie, grać w grupach młodzieżowej reprezentacji Polski i zawsze dążyłem do tego, żeby zadebiutować w pierwszej reprezentacji. Dlatego myślę, że to jest taki duży powód w miarę do dumy. Nie jest tych meczy, może nie wiadomo ile w tej ekstraklasie, ale zawsze to jest, gdzieś człowiek mógł się pokazać na polskich boiskach i gdzieś zawsze ludzie pamiętają, gdzieś jak się strzelało bramki, wspominają, dlatego to jest bardzo miłe. A przyszłość twoja? Marzenie? Marzenie, no. Pierwsze co, to po prostu, żeby zrobić jak najlepszy wynik z obecnym moim klubem Puszczą i Połomice. A nie myślę po prostu, co będzie później, tylko to, co jest tu i teraz. Dlatego gdzieś tak mnie nauczono, gdzieś jak pracowałem z różnymi osobami, żeby po prostu myśleć teraźnie, a nie przyszłościowo. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę jeszcze wielu, wielu sukcesów. Dziękuję bardzo. We like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. We'll be right back.
decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion.